ekonomiczną, militarną, każdą. Większa część ludzi zapytanych na Krymie mówi, chcielibyśmy do Rosji i to się wydarza na naszych oczach. Czy podlega to tej zasadzie? No to jest powrót do takiej starej polityki. My mamy siłę i my decydujemy. I to może na krótki okres czasu przynosić sukcesy. My o jeszcze jednej rzeczy musimy pamiętać, patrząc na Rosję, bo mamy z jednej strony demokracje zachodnie. My też się jakby do nich w tej chwili zaliczamy. Mamy Rosję. W Rosji jest nieco inny system władzy, aczkolwiek nie jest to system władzy carskiej, broń Boże, ani bolszewickiej, ale inny. System, który ma zawsze przewagę nad demokracją i na krótką metę zawsze będzie odnosić sukcesy. Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, co się dzieje w demokracji, jeżeli chcemy podjąć ważną decyzję w polityce międzynarodowej. Tę decyzję trzeba ucierać, że tak powiem, w parlamencie, z partiami politycznymi uzgadniać, z sąsiadami, bo mogą się poczuć urażeni, że my ich nie pytamy o zdanie, bo oni też mają w tym swój interes. Po stronie takiego państwa jak Rosja tak naprawdę decyduje jeden człowiek. W związku z tym decyzja zapada natychmiast, jest natychmiast wykonywana i z całym zaangażowaniem. Jeszcze można w rosyjskiej telewizji zobaczyć czasami obrazki z parlamentu ukraińskiego, gdzie są dyskusje, a czasami dochodzi do rękoczynów i rosyjski obywatel, zobaczcie, tam jest nieporządek, u nas jest porządek. Dokładnie jest to właśnie taka pogarda dla tego systemu demokratycznego, którego nie czują, bo nigdy nie mieli tak naprawdę tego systemu. Ta duma państwowa, która była w epoce carskiej, była parodią systemu demokratycznego. I w zasadzie ciągle car decydował o wszystkim. I to jest do dzisiaj w tradycji rosyjskiej. Mocny człowiek chce mieć mocnego człowieka. I co byśmy nie powiedzieli o Rosji, jakbyśmy ich nie krytykowali, to jest ich historia i oni sobie tak to wyobrażają. Pan profesor Tomasz. Ja tutaj tym razem, to bym poszedł nawet dalej niż pan profesor, bez żadnych różnic między nami, tylko może nawet dalej właśnie. Niestety w pewnym pesymizmie może, czy ostrożnym realizmie, tak, bo że ta tendencja, prawda, że wraca nam z jednej strony właśnie bardzo specyficzny, XXI-wieczny półautorytaryzm, przy bardzo specyficznych środkach, bo przy użyciu mediów i rozmaitych technik, które się nie śniły jeszcze w połowie XX wieku realizowane. I z drugiej strony wraca nam właśnie ta realpolitik w takim znaczeniu, prawda, że również życie sił zbrojnych zaczęła być nie tylko w polityce amerykańskiej, ale także wielu innych państw, rosyjskiej, po prostu naturalnym instrumentem polityki. Prawda? Wraca to nam i byłbym raczej zdania, że niestety chyba na dłużej. To znaczy, to nie jest tak, że to jest jakiś epizod, taki wstrząs, prawda, ten Krym, tak, to zachowanie Putina. Szeroko się rozglądając, prawda, Turcja, tak, prawda, te same tendencje w gruncie rzeczy i ta sama skłonność do używania instrumentów wojskowych, na razie wewnątrz własnego kraju, ale przecież także i może niedługo na zewnątrz. Zatem, jak to się wyraził rzeczywiście prezydent Clinton niedawno, no demokracja to jest kłopot. I bardzo wielu przywódców politycznych naszej części Europy zaczyna to odczuwać. Putin tu otwiera drzwi, prawda, do tego jakby, no, zanim mogą się następni. To jest moment, w którym jakbyśmy po ćwierćwieczu takiej polityki, której zaufanie w stosunkach międzynarodowych jest na wyższym poziomie niż w okresie międzywojennym, zdecydowanie wyższym, niestety usuwali się trochę w stronę właśnie okresu, kiedy to zaufanie zamiera. Zaczyna się bardzo ostra gra, co nie znaczy oczywiście, tak jak pan powiedział, że mamy do czynienia z powrotem czy to Hitlera w polityce międzynarodowej, czy to bolszewików. Nie, bo to są właśnie, jak Putin, zimni realpolitycy. Oni używają tych środków, ale używają do pewnego stopnia. No? Użyją tutaj, prawda, takiej korpusu wojskowego, a potem go cofną, prawda? To jest gra, to jest element dyplomacji, prawda? Taka cywilizowana dyktatura, o coś takiego. No, ale to, więc nie wracamy do okresu międzywojennego, nie bądźmy takimi totalnymi pesymistami. No, natomiast, no, coś się skończyło, zaczyna się jakaś, może nawet epoka innych instrumentów w polityce międzynarodowej. Mówił profesor Tomasz Stryjek, historyk Polskiej Akademii Nauk, Collegium Civitas, i pan profesor Janusz Odziemkowski, z nami był historyk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Bardzo panu dziękuję za dzisiejszą wizytę i rozmowę. Dziękuję serdecznie. Za 2 minuty godzina 9, za 2 minuty informacje Radia Tok FM. Koło historii w Radiu Tok FM.
Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Historie Polski w każdą niedzielę po 19:00. Reklama. W nowym kwartalniku Dziecko Ekstra. Jak wykorzystać terapeutyczną moc bajki? Czy trzeba dziecku stawiać granice? A także co czuje maluch, gdy rodzice się kłócą? W tym wydaniu doradzamy, dokąd jechać na wakacje, gdy dziecko często choruje. A także jak malucha zainteresować sportem. Ponadto przegląd zabawek przydatnych w ogrodzie, w parku i na plaży. W Dziecku Ekstra. Ekstra prezent. Kupony rabatowe na zakupy dla całej rodziny. Nie przegap. W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie od 200 lat zmieniamy teraźniejszość i tworzymy przyszłość. Sprawdź, czym zajmujemy się dziś. Zapraszamy na jubileuszowe dni SGGW. Od 19 do 21 maja. Wielki piknik w kampusie SGGW. W niedzielę 22 maja zapraszamy na pokazy do Łazienek Królewskich. Więcej na www.sggw.pl. Nowy czerwcowy świat motocykli już w sprzedaży, a w nim... Gorąca relacja z Sardynii. Testujemy nowość. Ducati Multistrade Enduro. 400 koni mechanicznych pędzące 300 na godzinę. Porównujemy Suzuki Hayabusa i Kawasaki ZZR1400. Z błotem mu do twarzy. Wszystko na temat używanego Suzuki DR-B. Kolejna edycja plebiscytu Motocykl Roku. Weź udział i wygraj BMW G310R. Polecam nowy numer świata motocykli. Redaktor naczelny Lech Potyński. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Niedziela, 22 maja, jest 9:00. Informacje TOK FM. Agnieszka Lipińska. Lider afgańskich talibów Mullah Mansur prawdopodobnie zginął w ataku amerykańskich dronów. W Austrii trwa druga tura wyborów prezydenckich. Faworytem według ostatnich sondaży jest kandydat skrajnej prawicy Norbert Hofer. Starcia narodowców z policją w Gdańsku. 5 osób zatrzymanych. Przywódca afgańskich talibów Mullah Akhtar Mansur prawdopodobnie zginął podczas wczorajszego ataku dokonanego przez amerykańskie drony. Takie informacje podaje Pentagon, zastrzegając jednak, że więcej szczegółów ujawni, gdy będą dostępne nowe dane. To nie pierwszy raz, gdy pojawiają się informacje o śmierci Mansura, dlatego na razie resort podchodzi do nich ostrożnie. Wraz z Mansurem miał zginąć także jeden z wysokich rangą dowódców talibów. Nalot z udziałem dronów przeprowadzono na zachodzie Pakistanu przy granicy z Afganistanem. Bezzałogowe maszyny zaatakowały kolumnę samochodów. W jednym z nich miał jechać Mullah Mansur. Śmierć przywódcy afgańskich talibów może znacząco wpłynąć na postęp w rozmowach pokojowych prowadzonych przez rząd w Kabulu z talibami. Mullah Mansur był uważany za głównego hamulcowego tych negocjacji. Austriacy wybierają prezydenta. W drugiej turze o urząd walczą kandydat prawicowo-populistycznej Austriackiej Partii Wolności, 45-letni Norbert Hofer, i wywodzący się z Partii Zielonych, 72-letni Alexander van der Bellen. Według ostatnich sondaży Hofer, zwycięzca pierwszej tury, ma 6 punktów procentowych przewagi nad rywalem, ale z badań wynika, że wielu wyborców o tym, na kogo odda głos, zdecyduje w ostatniej chwili. Jeśli Hofer wygra również w drugiej turze, będzie najmłodszym prezydentem w historii Austrii, a także pierwszym przedstawicielem skrajnej prawicy, który stanie na czele państwa należącego do Unii Europejskiej. Dwoje wspinaczy zmarło po zdobyciu Mount Everestu. Śmierć 30-letniej Australijki i 35-letniego Holendra to skutek choroby wysokościowej. Pojawia się ona na wysokości powyżej 2,5 tysiąca metrów nad poziomem morza, gdzie dostępność tlenu w powietrzu ze względu na rozrzedzenie atmosfery jest zbyt mała jak na potrzeby ludzkiego organizmu. Co najmniej 5 osób zatrzymanych za czynną napaść na funkcjonariusza. To po kontrmanifestacji narodowców w Gdańsku. Ulicami miasta przeszedł wczoraj Marsz Równości. Narodowcy chcieli go zablokować. Wśród zatrzymanych jest córka prawicowej radnej i organizatorki kontrmanifestacji Marszu Równości Anny Kołakowskiej. Dzięki ogromnym siłom i determinacji funkcjonariuszy nie doszło do konfrontacji między grupami. Jednak narodowcy kilkakrotnie starli się z policją, w której stronę poleciały kamienie i petardy. Artur Zienkiewicz, przedstawiciel środowisk narodowych Pomorza. To nie jest obsesja. Myślę, że obsesją jest właśnie zachowanie homoseksualistów i środowiska LGBT. To oni od lat narzucają swój dyskurs społeczeństwu. To oni od lat manifestują postawy, które są w większości nieakceptowane przez społeczeństwo i naród polski. To zgromadzenie jest nielegalne. Za 5 minut policja przystąpi do działań.
Gdzie ludzie stoją na przystanku i się ich zatrzymuje? Nie można kontrmanifestować? Bo to właśnie jest taka wasza odwaga, że szarkiewczynie oczywiście wywołaliśmy. To jest radna, proszę pana, gdańska, i to jest jej córka, rozumie pan? Macie jakieś pedalskie nawyki, zobaczcie, taki stosunek do kobiet albo jakieś listy. Jak islamiści się zachowujecie? Przebieg zdarzeń śledził nasz gdański reporter Sebastian Furtak. Dziś 15 etap Giro d'Italia. Jazda i biegła na czas. Kolarzy czeka co prawda niespełna 11-kilometrowa trasa, ale za to prawie cały czas w górę. Mówi Dariusz Baranowski, w przeszłości 12 kolarz włoskiej imprezy. Nie mają gdzie mieszkać. Nie mają gdzie mieszkać. Słyszałaś, że jest to bezwzględne. Nie ma wsparcia innych zawodników, liczy tylko na siebie. No i liczymy na dobrą... Gazownia to i te 133 zł wyżebrała. No. Przypomnijmy, że na wczorajszym ciężkim górskim etapie Majka stracił trochę czasu do najlepszych. Obecnie Polak zajmuje... Wyżebrała, bo już jak oni tę łapę położyli na tej kwocie, to już nawet mogą się sądzić, bo wiedzą, że wygrają. Minuty do faworyta wyścigu Vincenzo Nibaliego. 2 minuty i 49 sekund. Dzisiejsze... Tu oszukała, to cyganka weszła, kłamała, że... Że wymienić i zabrać, że to i... na przyjęcie polskich piłkarzy. Daj kurze grzędę, ona wyrzeknie. Do Euro 2016. Biało-czerwoni rozpoczęli odłamowy decydującą fazę przygotowań, czyli obóz... No to się będzie zmieniało, ale to zanim się to zmieni, to jeszcze ile opcji dla oszustów ze spółdzielni gazowej. Hotelu Arłamów Piotr Lewodruch. Mamy przepiękne spa. Cała powierzchnia spa i strefy mokrej, basenowej, to jest 4,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Czekają też inne atrakcje. Mamy kręgle, mamy stoły bilardowe. Oprócz tego mamy jeszcze takie atrakcje jak pole golfowe. Tutaj pan trener Nawałka będzie się skupiał na pewno w czasie przygotowań naszej kadry, bo to jest idealne miejsce, gdzie możemy sobie wyjść w teren i spokojnie uderzyć w piłeczkę i mieć dużo czasu na przemyślenia. Euro we Francji startuje 10 czerwca. W fazie grupowej biało-czerwoni zmierzą się z reprezentacją Niemiec, Ukrainy i Irlandii Północnej. Pogoda. Dziś w całym kraju słonecznie i bardzo ciepło. Od 22 stopni w Białymstoku i Trójmieście, przez 23 w Lublinie, 24 w Łodzi, 26 w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Poznaniu, do 27 w Szczecinie i Wrocławiu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wierzę w zwierzę. Zapraszam. Także najwyższy czas o zwierzętach mówić. Witam państwa bardzo serdecznie, jak zwykle w każdą niedzielę. Dzisiaj nie będziemy rozmawiać na antenie, a ja chcę państwu opowiedzieć o tych zwierzętach w lasach całego świata i nie tylko lasach, które z jednej strony budzą nasz podziw, a z drugiej strony mocno się ich obawiamy. A mianowicie o mrówkach. Mrówkach, które zawsze ludzie podziwiali za to, że są takie pracowite. Powiem państwu, że ja w liceum miałam przezwisko Mrówka. I bardzo wiele osób, przyjaciół, znajomych z tamtych czasów dalej tak do mnie mówi. Lubiłam to przezwisko i bardzo lubię mrówki, bo jak wiecie, lubię wszystkie zwierzęta. Te mrówki, które najczęściej spotykamy w naszym lesie, mrowiska tych mrówek, domy tych mrówek, to są mrówki rudnice. To jest duża mrówka z czerwonym tułowiem, czarnym odwłokiem. I to jest mrówka, która z jednej strony jest podziwiana, a z drugiej strony boimy się jej, dlatego że wtedy, kiedy wskoczy na naszą rękę, czy zdarzy się, że no jakoś będzie bliskie z nią spotkanie, natnie żuwaczkami, bardzo mocnymi żuwaczkami naszą skórę i z odwłoczka, który wygnie odpowiednio, wpuści tam kwas mrówkowy. I co tu dużo ukrywać, to boli. Niczym to nie grozi. Nie jest to w żaden sposób szkodliwe. Ja już mówiłam o tym kilka razy, a może raz, że kwas mrówkowy to jest cudowny środek na przykład na katar.
i mówiłam o tym, że wtedy, kiedy jesteśmy w lesie i mamy katar, możemy bawełnianą chusteczkę położyć na mrowisku, mrówki zaatakują tę chusteczkę, nastrzykają ją kwasem mrówkowym, potem delikatnie strzepniemy mrówki i zrobimy głęboki wdech i naprawdę na katar ma to znakomity wpływ. On jest bardzo silnie bakteriobójczy, silnie odkażający. Faktem jest również, że bardzo boli wtedy, kiedy on dostanie się do ciała poprzez ukąszenie mrówki. Dlatego, że mrówka rudnica nie jest żądłówką. Bardzo wiele mrówek ma żądło, tak jak osa, tak jak pszczoła i żądli. Natomiast rudnica nie ma żądła, natomiast ma potężne żuwaczki, którymi nacina bardzo sprawnie ludzką skórę. Nie jest ona dla niej za gruba czy za twarda. Radzi sobie z tym świetnie. I wtedy, kiedy broni mrowiska, zwróćcie Państwo uwagę, jak się nachylicie nad mrowiskiem, te mrówki, które Was zauważą, natychmiast ustawią się w takiej pozycji obronnej. Odwłok wysuną do przodu, jakby wygną go tak, że mogą strzelać kwasem mrówkowym do atakującego. On jest po prostu chemicznym orężem mrówki rudnicy. Ale to, co możemy zaobserwować, to, że ona sobie nie życzy, żebyśmy zaglądali do mrowiska i nie zaglądajmy i nie niszczmy mrowisk. Natomiast chcę opowiedzieć troszeczkę o jej życiu, bo życie jest bardzo ciekawe. Musimy sobie zdawać sprawę, że to, co widzimy na wierzchu, na powierzchni Ziemi, to jest tylko maleńka cząstka mrowiska. To główne, największe mrowisko jest pod ziemią. Tam jest cały szereg korytarzy przeznaczonych na różne działania mrówek i to życie najważniejsze toczy się właśnie tam. Wtedy, kiedy jest ciepło, oczywiście mrówki przenoszą swoje larwy i większość zajęć domowych do naziemnej części mrowiska. Natomiast w zimnych porach roku ukrywają się pod ziemią. Muszą oczywiście przedtem nagromadzić ogromną ilość zapasów. Mrówki rudnice są drapieżnymi mrówkami. Polują na cały szereg różnych zwierząt. Potrafią je konserwować, potrafią je przechowywać. I w takim mrowisku może żyć kilka milionów mrówek. Co jest ciekawe, wszyscy wiedzą, a mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, że u mrówek występuje podobny schemat rodzinny jak u pszczół, gdzie jest pszczoła matka, u mrówek jest królowa, są robotnice. Są samce, które tak naprawdę to takie trutnie u pszczół, u mrówek też one nie mają specjalnie wiele do gadania. Służą tylko prokreacji i niczemu innemu. I są wojownice, oczywiście jest podział pośród robotnic na też bardzo różne funkcje. I tylko i wyłącznie królowa jest płodna. W przypadku mrówki rudnicy bardzo różnie bywa w mrowiskach. Nie ma schematu. Dlaczego? Dlatego, że są takie rodziny mrówcze, takie królestwa mrówcze, gdzie jest tylko jedna królowa. Ale są takie, gdzie w jednym mrowisku może być ich nawet kilkanaście. I żyją zgodnie i nie ma królobójstwa i jest spokój. I oczywiście, jeżeli chodzi o stosunek do całego otoczenia, to znacznie lepiej dla otoczenia i innych gatunków mrówek jest, kiedy mrowisko jest zasiedlone przez kilka lub kilkanaście królowych. Dlaczego tak jest? Dlatego, że wtedy, kiedy jest jedyna królowa i urodzi się, i królowa jest przyzwyczajona do tego, że jest tam sama i urodzi się druga królowa, której wyrosną skrzydełka do lotu godowego, dlatego że mrówka rudnica normalnie nie ma skrzydeł. Natomiast wtedy, kiedy przychodzi czas na gody, królowe i trutnie mają skrzydła i zaczyna się lot godowy. Te skrzydła później odpadną, ale one są bardzo potrzebne do zawarcia związku. I teraz ta nowa królowa, która już jest po ślubie, która już jest zapłodniona i będzie teraz mogła przez całe swoje życie znosić jajeczka, musi sobie znaleźć miejsce, musi sobie znaleźć nowe miejsce do życia.
Wtedy, kiedy pochodzi z rodziny, w której było kilka królowych, szuka jakiegoś mrowiska, żeby dołączyć do innych królowych, gdzie zostanie przyjęta. Nikt jej nic nie zrobi. Natomiast jeśli to jest królowa, która pochodzi z domu, gdzie była tylko jedna królowa, cóż ona robi? Ona atakuje mrowisko, rodzinę pierwomrówki łagodnej. Ona wygląda jak mrówka, jest łagodna, niejadowita, nikomu nic nie robi. Morduje królową pierwomrówki i zajmuje jej miejsce, znosi jajeczka. Robotnice pierwomrówki opiekują się tymi jajeczkami jak własnymi, potem larwami jak własnymi. I tak stopniowo przybywa mrówki rudnicy i zostaje wyeliminowana pierwomrówka i tworzy się nowa rodzina mrówki rudnicy. Takie zwyczaje, tego typu zwyczaje ma bardzo wiele mrówek na całym świecie i tak zachowują się chociażby mrówki amazonki, które podobnie zdobywają nowe, że tak powiem, pole do życia. Tak jak wspomniałam, nie w każdym mrowisku rudnicy jest tak samo. I najważniejszym pytaniem większości ludzi, którzy interesują się owadami, interesują się mrówkami, jest to, jak to jest, że taka ogromna ilość mrówek potrafi tak znakomicie współpracować i każda wie, co ma robić. Bardzo podobnie jest w przypadku pszczół, prawda? Roje pszczół też są bardzo duże i każda pszczoła wie, co ma robić. I wszystkie są posłuszne. To jest niezwykłe. Chcę Państwu powiedzieć, że mrówki i pszczoły, które niezaprzeczalnie są kuzynkami, są w pewnym sensie pod wpływem narkotyku. To ta zgodność nie wynika z tego, że każda indywidualnie mrówka jest, prawda, taka zgodna i chętnie wykonuje polecenia królowej. Te polecenia królowej to jest substancja królewska, to jest feromon, który ma wpływ na zachowanie mrówki. To jest troszeczkę narkotyk. I więc takie mrówki są na haju i wtedy wiedzą wszystko, co mają robić. Jak nie ma tej substancji królewskiej, to jest dużo gorzej. I okazuje się, że ta współpraca wcale się tak dobrze nie klei. Co ciekawe, że nie wiem, czy Państwo wiecie, ale powiem o tym, że z niezapłodnionych jajeczek rodzą się samce. Rodzą się samce. Natomiast z zapłodnionych jajeczek wylęgają się samiczki. I to, czy ta samiczka będzie bezpłodną robotnicą, czy też będzie królową, zależy tylko i wyłącznie od tego, jak będzie karmiona. Jeżeli jest karmiona w taki sposób, że do pokarmu dostaje się wydzielina specjalnych gruczołów, które mają mrówki karmicielki, które karmią larwy, wtedy wyrośnie z tego królowa, płodna królowa. Natomiast jeżeli tego nie będzie, wtedy wyrośnie bezpłodna robotnica. To jest, można z tego wyciągnąć wniosek, jak wielkie znaczenie na wszystko, co się dzieje w przyrodzie, ma chemia, prawda? Jest to uwarunkowane substancjami, które działają na rosnący organizm larwy. I tak jest u większości mrówek. Przejdę teraz do mrówki, która nie cieszy się dobrą opinią. Ludzie mówią na nią czerwona mrówka. Czasem zresztą mylą mrówkę rudnicę z prawdziwą czerwoną mróweczką, która jest znacznie mniejsza od rudnicy. Jest taka ruda, czerwono-ruda i jej imię mówi samo za siebie. Nazywa się wścieklica. Jest wścieklica zwyczajna, wścieklica. Jedna i druga jest żądłówką, czyli ma żądło. I rzeczywiście jej użądlenie wściekle boli. Ona jest malutka i ktoś, kto siadł niechcący
na mrowisku takiej rudej mróweczki, naprawdę niedużej, wie, o czym mówię. To jest bardzo mocny, palący ból. Te mrówki zakładają swoje domy, bardzo często w piasku, w jakichś takich niszach, gdzie jest... To mrowisko nie jest takim ponujące jak mrowisko mrówki rudnicy, natomiast ugryzienie mrówki rudnicy jest niczym, jest pieszczotą w porównaniu z urządleniem mrówki wścieklicy. Za chwilę wracamy do rozmowy. Wierzę w zwierzę. Zapraszam, Dorota Sumińska. Reklama. Szefie, szef by sprawił swoim kucharzom po telefonie. Służbowym. Moglibyśmy robić zamówienia. No, nie wiem. Ale teraz abonamenty dla nas obu miałby szef w cenie jednego. To niecałe 29 zł. Za miesiąc? Szefie, za miesiąc to będzie po tej ofercie. Tylko teraz w Orange dla firm dwa abonamenty bez limitu w cenie jednego. 28,78 plus VAT. Z internetem stacjonarnym w najtańszym pakiecie na rynku. A do tego srebrny Samsung Galaxy S7. Tylko w Orange. Oferta najtańsza na dzień 5 maja. Tym, którzy właśnie budzą się w Hampton by Hilton, mówimy dzień dobry. Nie musimy wspominać, że w naszych łóżkach ze świeżą pościelą i miękkimi poduszkami śpi się bardzo wygodnie. A tych, którzy nie wyspali się w swoim hotelu, zachęcamy, by następnym razem zarezerwowali Hampton by Hilton. Zawsze najniższe ceny przy rezerwacji bezpośrednio na hilton.pl. Wiosna to moja ulubiona pora roku. Nabieram chęci do życia. Zaczęłam się więcej ruszać. Zmieniłam kolor włosów. Jutro idę do kosmetyki.